Zobaczymy Gabriela Lipka, olimpijczyk Lublin i Martyna Markowicz na torze dziewiątym Sparta Biłgoraj. I wystartowała seria druga. Najszybciej finiszuje, proszę Państwa, na torze 0 Julia Marchel, która osiąga rezultat 26 sekund i 7 setnych. Julia to zawodniczka ósemki Siedlce. Na starcie seria trzecia, Maja Liga. Bardzo prosimy zawodniczki kolejnej serii o opuszczanie sprawne. Wystartowała seria czwarta, tymczasem w serii piątej popłyną. Seria piąta, Helena Dziurna, Orlik Lublin, Klaudia Wierzchowska, UKS 51 Lublin, Amelia Kowalik, Lublinianka, Kaja Wnuk, Sparta Biłgoraj, Juliana Dywas, Lublinianka, Amelia Cieślak, Sparta Biłgoraj, Matylda Mach, Lublinianka, Milena Pintal, Sparta Biłgoraj, Alicja Bryjomska, Akwaryki, Izabela Wisła, Lakasznik. Mamy finisz serii czwartej, proszę Państwa, wygrywa Gabriela Kapica z czasem 25.87. Gabriela jest zawodniczką SG Janów Lubelski. Wystartowała seria kolejna, piąta. W serii szóstej popłyną na torze 0 Izabela Żarnowska z SP 234 Warszawa. Tor pierwszy Julia Wójcik, olimpijczyk Lublin. Tymczasem finisz Kaja Wnuk 26.33. Kaja jest zawodniczką Sparty Biłgoraj. Izabela Żarnowska, Olimpia Lublin i Wiktoria Szczepańska, tor dziewiąty Lublinianka. Wystartowała seria szósta. W serii siódmej popłynął Julia Skibniewska, tor 0, Faraklaśnik. Natalia Sadowska, tor pierwszy, olimpijczyk Lublin. Aleksandra Mełgierz, tor drugi, Sparta Biłgoraj. Kornelia Jakuczak, tor trzeci, Sparta Biłgoraj. Wiktoria Karwowska, tor czwarty, ósemka Siedlce. Jagoda Świderska, tor piąty, olimpijczyk Lublin. Julia Biskosz, tor szósty, MTT Lublinianka. Gabriela Surowiec, tor siódmy, Falakraśnik. Alicja Falba, tor ósmy, SP 30 Lublin. I Anna Wąsik, Falakraśnik, tor dziewiąty. Tymczasem serię szóstą wygrywa Julia Boruta, zawodniczka. Seria siódma i na finiszu na torze czwartym najszybsza Wiktoria Karwowska, zawodniczka ósemki Siedlce, 23 sekundy i 43 sekundy. W serii ósmej popłyną Klaudia. Płyną dziewczęta serii ósmej,
Ja tymczasem, proszę Państwa, jeszcze jednej rzeczy chciałbym powiedzieć. Na dzisiejszych zawodach po raz pierwszy pojawiają się zawodnicy nowego klubu, który powstał w Rychach. Akwaryki. Witamy serdecznie i zapraszamy oczywiście do rywalizacji w Lublinie na zawodach Podlubelskiego Koziołka. Wygrywa Iga Rumińska z czasem 24 i 97 sekund.